Dzień dobry, nazywam się Czesio. Wczoraj po meczu Polski z Argentyną muszę ci powiedzieć, że no nie wiem, jak można cokolwiek powiedzieć pozytywnego, cokolwiek, zresztą w ogóle tak naprawdę język mi się tak plącze, jak tylko zaczynam o tym myśleć, to wiesz, głowa huczy, nóż się w kieszeni otwiera. No i tylko dobrze, że już nie muszę oglądać Jurka Brzęczka, który po meczu z Argentyną był taki rozgadany, jak to Polska źle zagrała, a i tak zagrała lepiej jak za jego kadencji. No tak, wiesz, szkoda, bo na ten mecz naprawdę czekałem z wypiekami na twarzy. Tak mówiłem też, czy na Facebooku pisałem, że no za mojego życia piłkarskiego, kibicowskiego, no nie znalazłem się w takiej sytuacji, nie miałem okazji do ostatniego meczu grupowego dopingować kibicowej reprezentacji Polski w starciu o awans, o pierwsze miejsce w grupie. Mogliśmy ten mecz naprawdę rozegrać inaczej, grać otwartą piłkę, a awansowaliśmy, ale no chyba wszyscy, może nie wszyscy, ale większość ma po prostu kaca po tym meczu, bo no, trzeba to jasno powiedzieć, trudno w ostatnich kilku mundialach znaleźć reprezentację, która grając tak koszmarnie awansowała do kolejnej fazy. Dobra, zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Zakatarzeni, wróciliśmy do Hard Cafe pod pretekstem. Polecamy super fajne miejsce na przyjemny wieczór, poranek. Nie wiem, cokolwiek chcecie spędzić gdzieś, wyjść z domu, to tutaj naprawdę jest zawsze bardzo miło, sympatycznie. Sławek mówił o koszmarze. Wiesz co, powiem ci tak. Zaczęło się od tego, że idiotyczną decyzję podjął sędzia podczas tego meczu, dyktując rzut karny, gdzie w analogicznej sytuacji, do podobnym zdarzeniu, meczu rozgrywanym równolegle, bramkarz był tak podobnie potraktowany przez napastnika i tam odgwizdano faul na bramkarzu. Myślałem, że wiesz co, dzieciaki jak się na mnie patrzyły, one lubią ze mną oglądać mecze. Pierwszy raz na tych mistrzostwach mieliśmy okazję razem oglądać, to normalnie pokładali się ze śmiechu, jak krzyczałem na telewizor. No dawno już też tak się nie odpaliłem, szkoda, że nikt tego nie nagrał, chociaż może i tak nie można byłoby tego puścić. Inna sprawa, że chwilę potem ten okrzyk radości, jak Szczęsny obronił karnego i to zdumienie na twarzy Messiego, to ci powiem, chyba właściwie wynagrodziło wszystko to, co Holender chciał nam tam zrobić, nie? No ale prawda jest taka, że to, co było dobre w tym meczu, to było w pierwszej minucie, pierwszej połowy, gdy Lewandowski zagrał do Bielika. I później, no ta interwencja Szczęsnego oczywiście to jest już coś jakby ponad to, i później ta jedna, jedyna akcja rzutu rożnego, kiedy Glik uderzał głową w kierunku bramki i tam naprawdę niewiele zabrakło. Do przerwy, ja ci powiem, taktycznie rozegrany mecz, tak jak Czesiu chciał. No ale wszystko co najgorsze, to zaczęło się właśnie już po zmianie stron. Tak, wiesz, gra obronna też może być sztuką. I w pierwszej połowie naprawdę byłem pod wrażeniem gry, było super krycie, formacja pomocy przesuwała się też na pole karne. Naprawdę były momenty, że Argentyna nie miała zupełnie pomysłu na sforsowanie naszej defensywy. Były jakieś dośrodkowania na pole karne, z którego nic z nich nie wynikało. Nie wynikało. Druga połowa, bramka. Z niczego generalnie, pierwsza bramka. A wiesz, no wszedł Skóraś, który tak, zawalił krycie. Tak, właśnie, ja wiesz, jeśli chodzi o samo ustawienie, też zawsze jeszcze przed mistrzostwami mówiłem, że dla mnie pierwszy wybór przy grze dwójką napastników to jest Lewandowski, Świderski. Akurat w tym meczu nie rozumiem zupełnie. Jeżeli mielibyśmy grać jednym napastnikiem, czyli Lewandowskim na szpicy, to właśnie to był ten mecz. Był wcześniej gdzieś chyba na Onecie, widziałem anonsowany skład, w którym oprócz no, czwórki w obronie tej klasycznej Kesz, Glik, Kiwior i Bereszyński, mieliśmy wyjść w drugiej linii właśnie z Szymańskim, także też z Kamińskim i
napadzie z Lewandowskim. Znaczy ja ci powiem, czyli z piątką tak, w środku pola i myślę, że to by było idealne ustawienie. Obrona grała dobrze, ale zabrakło w pierwszej połowie, w drugiej także właśnie przechwycenia piłki, pogrania piłką w środku pola. I takie właśnie zagęszczenie pola w środku myślę, że mogłoby tutaj spodobać inny obraz tego spotkania. Ja mam wrażenie, że ja wiem, o co Czesiowi chodziło, tylko chyba też nie do końca wybrał odpowiednich ludzi i odpowiedni sposób przygotowania tego, co chciał pokazać. Bo tak, mówisz, że tak powinniśmy zagrać z Meksykiem i się zgadzam. Jeżeli chodzi o ustawienie dwóch napastników i tak dalej, być może to z Meksykiem by wtedy nawet w przypadku remisu inaczej lepiej wyglądało. Zawsze mówiłem, że powinniśmy grać klasycznie, najlepiej 4-4-2. No zgadza się. Jeżeli chodzi o ten mecz z Argentyną, właśnie tutaj dopuszczałbym nawet zostawienie Lewandowskiego w przodzie, ale postawienie tutaj nacisku na środek ja ci powiem, pola, rozgrywanie byłoby ciekawe. Zieliński może trochę z przodu, jeżeli Kirchowiak zagrałby, wróciłby do swoich najlepszych lat z Sewilli. Chodzi o odbiór piłki, ale właśnie to zagęszczenie środka pola, to byłoby tutaj kluczem. Widzisz, że ja ci powiem, może to trochę mało jest takie popularne, ale mi się wydaje, że Argentyna, no tak, ona nas przewyższała w tym meczu praktycznie w każdym elemencie gry, tylko że wydaje mi się, że Argentyna nie miałaby możliwości odpowiedniego podejścia do tego spotkania, gdybyśmy właśnie zagęścili środek pola, tak jak mówisz, ale trochę w innym ustawieniu. Tu nie widziałem w tym meczu, przy takiej grze, jaką prezentuje Czesiu, miejsca dla Zielińskiego. Wolałbym, żeby ten zespół zagrał na dwie szóstki. Nie było właśnie klasycznego rozgrywającego. Wiadomo było, że nie my będziemy prowadzić tutaj akcję, ale właśnie z Szymańskim, z Kamińskim. Nie, Kamińskiego bym nawet na to boisko nie wpuszczał, Skurasia bym na to boisko nie wpuszczał, w ogóle nie porozumienie, to też, że wszedł. Nie wiem, czasami tak miałem wrażenie, że już jest pogodzony z odpadnięciem i wprowadza Skurasia, czy potem nawet piątka, żeby sobie po prostu odhaczyli mecz na Mistrzostwach Świata. To na pewno nie, bo on nie był pogodzony z odpadnięciem, wydaje się raczej, że on chciał przegrać najmniej, jak to jest możliwe, no tak, żeby tylko po prostu ten wynik był cały czas teoretycznie pod kontrolą. Widzisz, ja bym zagęścił środek pola, bo my w tym środku pola w pierwszej połowie odbieraliśmy piłkę, czasami wręcz w sposób taki aż zaskakująco dobry. I potem brakowało tego wyjścia na pozycję otwartego podania. Frankowski zagrał moim zdaniem fajne zawody i gdyby on miał wsparcie takie, które pozwoliłoby mu coś więcej pokazać z przodu, to by lepiej to wyglądało. Lepiej myślę, że tu w tym przypadku Milik byłby dużo lepszym wyborem jak Świderski, tak, bo Świderski generalnie miał za zadanie przede wszystkim być takim bardziej defensywnym, nie wiem, napastnikiem. Nie wiem, to nie był napastnik. On niby był, ale on grał zupełnie co innego. Znaczy, Świderski ma fajną technikę, potrafi fajnie przyjąć piłkę, zastawić się, minąć obrońcę, ale w tym ustawieniu zupełnie tego nie było widać. Tak, nie. Wydaje mi się też, że tu przede wszystkim Frankowski bardzo fajnie się pokazał z Arabią. W meczu z Arabią. Choć też właśnie nie wiem, czy na tą taktykę był to odpowiedni właśnie. Tutaj bym bardziej widział Kamińskiego z Szymańskim na drugiej stronie, schodzącym trochę do środka, potrafiący właśnie utrzymać piłkę, rozegrać. To był klucz tutaj w tym meczu. A ja właśnie zagrałbym zupełnie w innym systemie, w sensie czwórką z tyłu, tak, ale dałbym trochę więcej z przodu. Dałbym z przodu właśnie typowo Milika z Lewandowskim, takiego mocno z przodu. Milika, który by grał tak jakby bardziej na prawym skrzydle, typowo prawy napastnik, coś takiego. Szymańskiego też chyba bym wpuścił bliżej linii ataku, bo wydaje mi się, że prostszym rozwiązaniem byłoby się w tym meczu bronić na połowie rywala, pod polem karnym rywala. Argentyna jest zespołem, który umie grać piłką, ale Argentyna jest zespołem, który ma wielkie problemy, gdy ktoś inny gra piłką. Mimo że my tego może nie umiemy za dobrze robić, ale wydaje mi się, że gdyby tak jak te odbiory piłki były wtedy w odpowiedni sposób wyprowadzone. No przecież były takie sytuacje, gdzie mimo tego, że Krychowiak jakoś tam średnio grał suma summarum na przestrzeni 90 minut, to miał w tych pierwszych połowie naprawdę dobre momenty, gdzie piłkę zabrał i potem nie wiedział, co z nią zrobić. No ja na pewnym momencie na to krzyknąłem wreszcie do tego telewizora: ty weź się chłopie obudź, bo ty nie jesteś ani Iniesta, ani Messi. Messi podaje piłkę 40 metrów w pole karne, idealna piłka, mają sytuację bramkową. Dosłownie chwilę później dostaje piłkę Krychowiak i robi to samo, tylko że ta piłka leci, nie będę mówił gdzie.
To nie było tak, to. Tak to niestety wyglądało i nic, po prostu nie byliśmy, tak jak powiedziałem, że no można grać defensywnie, nastawić się na obronę, ale nie grać tak po prostu skrajnie prymitywny no. sposób, jak to było w drugiej połowie, gdzie to po prostu liczyliśmy tylko i wyłącznie na szczęście. No, na to, równolegle się oglądało bramek, ten mecz Meksyku z Arabią. Arabia tam, gdyby nie strzeliła, no to wchodzilibyśmy klasyfikacją fair play, czyli no nie oszukujmy się, zupełnym przypadkiem. Dobrze, nie róbmy tu drugiej Japonii, bo w Rosji no tak to się skończyło, ale zobacz, potem mamy kolejną sytuację. Wiemy, że jest taka trudna w tej danym momencie sytuacja na boisku. Mamy grę, gdzie nie układa się, bramka, która już w zasadzie by nas całkowicie wywaliła z turnieju. Meksyk atakuje, Meksyk jest na fali, a Krychowiak co robi w tym meczu? No biegnie, łapie za koszulkę, za spodenki, za cokolwiek i dostaje żółtą kartkę. I tak naprawdę jeden głupi faul i te żółte kartki już też by nam nie pomagały. I to jest właśnie idiotyzm w zachowaniu prymitywnych piłkarzy. I sorry, że tak mówię, ale no ten gość miał dobrą formę wtedy, kiedy grał w Sewilli. Gdyby tam został na dłużej, być może do dzisiaj by miał jakąś tam dyspozycję, ale tu już trzeba szukać innych rozwiązań, innej alternatywy. Nie byłem fanem tego pana i raczej długo nim nie będę. Denerwuje mnie to jego takie modne podejście do życia, to takie jakby dawali, wiesz, medale, punkty za to, w jaki sposób się gość ubiera, to byśmy byli mistrzami świata, bo robi to zdecydowanie najlepiej, być może nawet w tym gronie zawodników, którzy tam są. No ale bez jaj, to jest piłka, to tym stylu nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas, jeśli oni pójdą dalej. Ale dobra, okej, okay. To za chwilę. Ale widzisz, jaka była szansa, Australia. Wiesz, punkt, pierwsze miejsce w grupie z Australią. Ale wiesz, ale to cały czas wracamy do tego. Ja zawsze powtarzam tutaj, czy komentując, czy w mediach społecznościowych, czy w naszych rozmowach. Oceniam was zawsze ten mundial dwojako. W pierwszej kolejności analitycznie tutaj, co jak gra reprezentacja myśli, tak? Polski, z drugiej strony oczywiście jako kibic. No, kibicuje się. Chciałoby się, żeby właśnie reprezentacja zaszła jak najdalej, ale podstawowe pytanie, co nam to da? Co nam daje na ósma finału? Co dałby nam ewentualny ćwierćfinał? Miałoby to przełożenie dla rozwoju naszej piłki? Obawiam się, że w tej sytuacji żadnego. Ale tu lecą już emocje w górę. Oni już swoje zrobili i teraz niezależnie od tego, w jaki sposób, ich zadaniem jest dać z siebie wszystko na boisku. Ja nie chcę oglądać następnego meczu z Francją w takim wydaniu, bo znowu wrócimy do tego, co się działo pod koniec meczu z Argentyną, gdy trener woła Messiego do linii bocznej i potem nagle gdzieś to w mediach społecznościowych gdzieś wychodzi informacja, że powiedział Messiemu: nie strzelajcie więcej bramek, bo jak strzycie jeszcze jednego gola, to oni odpadną. Lepiej wyrzucić z turnieju Meksyk. Przecież z tego może być wielki skandal i duży niesmak. Bo uważam, że to jest to, lepiej, żeby to nie wyszło na światło dzienne, bo to jest duży niesmak. No sorry. Druga sprawa. Do tej pory w trzech meczach polska reprezentacja oddała w czasie tego turnieju jedynie 4 celne strzały na bramkę. To jest też kosmiczna rzecz. Nie wyobrażam sobie chyba gorzej grającej w ofensywie drużyny, bo nawet Walia ich więcej oddała. Mimo że już odpadł. Chyba Katar miał też więcej czerwonych strzałów na bramkę. Mimo że już też odpadł. Ludzie, oni mają, no wiem, mogą mówić, pewnie nawet nikt z nich tego nie obejrzy i chyba że ktoś im to pokaże, może ktoś gdzieś tam skopiuje fragment, ale przy takich pieniądzach, jakie ci ludzie zarabiają, uczciwie, więc niech sobie je mają, to jest ich problem, ale niech oni przynajmniej pokażą na tym boisku, że są w stanie powalczyć i dać siebie wszystko. Francja to jest taki rywal, który no, jak z nimi przegramy po walce, to się nic nie stanie. Niewygodny. 3 razy z nimi tylko wygraliśmy, 5 remisów, 8 porażek. No, jest to drużyna po fazie grupowej. No. Dla mnie nie oglądałem meczu z Tunezją. Nie wiem, co tam się wydarzyło dokładnie. Nie, to w ogóle był taki mecz, żeby zagrać. Że przegrali chyba. No, rezerwowy tak, skład, ale, wiesz, po części. Ale dla mnie to jest mimo wszystko faworyt do złota. Faworyt, tak. Tak, do mistrzostwa. Słuchaj, no nawet tak analizując, na jednej stronie Mbappé, szybki strasznie zawodnik.
niekoniecznie dobry technicznie, ale bardzo szybki w młodym wieku. No, takim techniki idealnym. Też ma, to wiesz, no, nie można... To ja nie mówię, że nie, tylko że no, jakbyś tak porównał go, jakbyś porównał go do innych gwiazd, którzy coś tam w życiu już osiągnęli, to on jeszcze musi się sporo tego nauczyć. Po drugiej stronie Dembele, który też czaruje, przewraca się czasami o własne nogi, ale jak już mu coś tam wejdzie, to też jest magia. Do tego masz w ataku Griezmana mnóstwo innych zawodników, tam Benzema pewnie by im bardziej przeszkadzał, wydaje mi się, jak pomagał. No wiem, ty jesteś z Madrytem, ale i tak uważam, nie, że by im bardziej przeszkadzał. Giroud też jeszcze... No. Się. Oni będą mieli takie ciśnienie, żeby z nami wygrać na spokojnie, żeby strzelić nam 3-4 bramki, że jeżeli Czesiu znowu wyjdzie autobusem i otworzy te szyby... Znaczy napisałem też na Facebooku przed meczem, nagrałem filmik właśnie przed meczem z Argentyną naszej reprezentacji, żeby z takim przesłaniem, żeby po prostu wyszli i się zabawili. Bawili się piłką, bawili się odpowiedzialnie, czyli nie idziemy na siłę. Ty, słuchaj, nie, bo wiesz, jeszcze... Na atak, pamiętamy o obronie, ale... No jestem w takiej sytuacji, gramy mecz o awans, o pierwsze miejsce w grupie i cały czas będę mówił, że nasi zawodnicy, czy doświadczeni, czy ci młodsi, mają potencjał, żeby po prostu grać piłką, wyjść na takiego rywala, nawet jak Argentyna, i zagrać jak równy z równym. Ale i tego mi zabrakło no, bo właśnie. Tego nie było, ale Sławku, musisz te rady personalizować, bo Krycha oglądał i on się pobawił piłką, pobawił się w ten sposób, że tam dużo było ciekawych rzeczy. Kiwior w międzyczasie też, bo ta druga bramka taka trochę enigmatyczna. Skóraś to już w ogóle chyba zapomniał, bo jak Akunia go raz tam po udzie przejechał, to no ale wyjdzie... Już nie rozumiem tych zmian zupełnie po przerwie, gdzie to funkcjonowało w miarę dobrze swoje, po pierwszej tak. połowie, a wprowadza się zawodnika, który pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata zupełnie... No to mógł sobie zagrać wiem, na przykład, wiesz, ostatnie 3 minuty za Arabią, gdzie trzeba było dać kogoś, kto miałby pobiec do przodu, kto miałby dostać dobrą, długą piłkę, być może coś by z tego wyszło. A taki mecz jak Argentyna, to się już wolałbym, jak już musiał zrobić zmianę, bo nie wiadomo, co tam się stało, to już niech to nawet Grosik wejdzie. No pół godziny myślę, że Grosik by wytrzymał. Doświadczenie ma duże. I sorry, bo tu fani Kolejorza zaraz mnie będą krzyczeć, ten Skóraś, mimo tego, że tutaj zagrał 2 dobre mecze w Lidze Konferencji, na tych mistrzostwach cofnął się w rozwoju o sporo. Chyba że chłopak teraz, nie wiem, w tym meczu z Francją jednak pokaże, że to był czysty przypadek, że to... Już do końca też nie wiadomo, jakie były założenia taktyczne. No wiadomo. Co to miało, czemu to te zmiany miały służyć? No, no, dla mnie powiedział, że mieli wychodzić na czyste pozycje przy odbiorze piłki, bo nie miał za szybkich skrzydłowych, a tamci, którzy grali w pierwszej połowie, się nabiegali. Kłopot w tym, że tak jak Czesiu powiedział, i to też trudno mu odmówić racji, że jak stracili bramkę już na początku drugiej połowy, to cały plan taktyczny się sypnął, bo tak jak Argentyna grała w pierwszej połowie po to, żeby strzelić gola, czyli musiała cały czas atakować, czyli nie jak, de facto grała tak, jak my chcieliśmy, żeby grała. Tak po zdobyciu bramki, to my musieliśmy grać tak, jak oni chcieli, bo to oni sobie piłką klepali, my musieliśmy za tym biegać, tylko że wtedy chyba trzeba było pozwolić im klepać tą piłką na swojej połowie, grać tak brzydko jak Japonia, bo wtedy z nami w Rosji, bo ten 1-0 to było tak bezpieczne, że można było sobie cokolwiek zrobić, a tutaj to ja już nie wiem, co oni chcieli zrobić. Ani nie zaatakowali, ani nie spróbowali zrobić w akcji bramkowej. Szczęsny sobie poskakał, zresztą a propos Szczęsnego, mi się podobała jego wypowiedź, że jak chcesz Messiemu w polu karnym poryju, to musisz być odpowiedzialny, bo potem tego karnego trzeba obronić, nie? To jak sobie zażartował. Podobno się o 100 euro założyli, że ci podyktuje karnego, poważę, sędzia. Wiesz co, ten, moim zdaniem zarówno VAR, jak i ten sędzia to powinni zostać wykluczeni z turnieju. No, oczywiście tak samo jak karny za Arabią, tu i tu nie. No nie wiesz, to w ogóle jest zmiana przepisów klasyfikujących rozgrywki, zmiana przepisów dyktowania rzutów karnych, wszystko na 2 tygodnie przed turniejem w Katarze. Już nie mówię o tych innych rzeczach, o których rozmawialiśmy do tej pory na temat Kataru. No wczoraj kolega się mnie zapytał, że się jednak po tych 7 dniach nie wyleczymy z tego Kataru. Mówię, wziąłem krople, ale nie działają. Także teraz to już chyba zatoki przewlekły, nie? Ale co będzie później? Niedziela, 4 grudnia, mecz 1/8 finału z Francją, godzina 16. No i cóż zrobić? No,
Ostatnio z nimi przegraliśmy mecz towarzyskim 1-0, Dudek stał na bramce. Wielki krytyk reprezentacji za czasów Czesia Michniewicza. Niech sobie lepiej przypomni, co sam osiągnął na turniejach rangi mistrzowskiej, bo niewiele. Bardzo dużo mu Paulista bramek poszczelał swego czasu i tych songów już nie pamiętam, ale też mu strzelali ładne bramki. No to może po prostu lepiej niech nic nie mówi, a jak nie musi, to nawet może niech tego meczu nie ogląda, bo niech on nie wytrzyma, się odpali. Nie wiem, jaka będzie taktyka na mecz z Francją, czy będziemy murować dalej bramki i liczyć na rzuty karne. No, na miłość boską, Czesiu, jak ty masz jakiś plan, to weź go. Nie uważam, żeby to było do kieszeni. Skuteczne. Myślę, cały czas jestem właśnie przy swoim zdaniu. Po prostu wyjdźmy na to boisko i, wiesz co, i zagrajmy w piłkę. Zagrajmy po prostu w piłkę. To przegramy. To przegramy. Nikt nie będzie miał za złe tutaj. Czesiu, ale... to podpowiemy Czesiowi. Czesiu, daj im piłkę, rzuć im tą piłkę na boisko i niech sobie nie grają. Tak. Nic im nie mów. Może wtedy myślę, że sami tutaj bardziej się zorganizują. Może będzie tak, że jak już zagrają po swojemu, to może się okazać, że Czesiu będzie bohaterem, bo wymyślił taktykę, o której nikt wcześniej nie myślał, nie? I tym oto optymistycznym akcentem muszę wam powiedzieć, zbliżamy się do końca, bo meczu z Argentyną chyba więcej się już powiedzieć nie da. Domować też się nie będziemy, bo w sumie z tej grupy wyszliśmy, nie? Jakby nie było, no styl stylem, ale jednak cel zrealizowany. No, kto by pomyślał, że po takiej grze będziemy się jeszcze mistrzostwami do niedzieli emocjonować, bo to zawsze inaczej jak swoja reprezentacja gra, niż jak tylko oglądasz innych, prawda? Ale mimo wszystko jednak jakiś niesmak pozostaje, że to nie było to. Czesiu, syn zaśpiewał mi piosenkę. Niepokonany, Czesiu, nasz ukochany. Ja bym chciał tak zaśpiewać w niedzielę po meczu, w następnym programie, bo następnym razem spotkamy się już po meczu z Francją. Już nawet to 36 lat temu w Meksyku trochę była inna sytuacja. No, przegraliśmy ten ostatni mecz z Anglią 3-0, Lineker. Tak. Dał się Młynarczykowi we znaki. Tak. Uratowało nas Maroko, które wygrało z Portugalią wtedy z trzeciego miejsca. Wyszliśmy z grupy, zagraliśmy z Brazylią wtedy. I z Brazylią z tego właśnie, czy z komentarzy, ale graliśmy świetny mecz, z opinii właśnie samych zawodników tutaj. No tam czy był słupek, z tego, poprzeczka, co oglądałem gra, właśnie, czy tam na fragmenty. Tak. Na początku graliśmy dobrze, no potem tam chyba był karny. No tak, taki nie do końca wiadomo, czy słuszny. To się musimy przyzwyczaić, że to już... Słuchaj, przychodzę ci tak co chwilę w słowo, ale zobacz, o tych karnych mówisz, nie? No zobacz, praktycznie w każdym meczu nam karnego gwiżdżą. No bo tak prawda jest, nie? W Meksyku, z Meksykiem akurat w naszą stronę, ale w tych meczach Polski karnych nikt nie strzela. Szczęsny broni jak znud, zażartował sobie, że w Juventusie mają system do identyfikacji strzelców i stąd wie, jak rzuty karne bronić. Ale to w sumie powiem ci tak, powoli zaczyna się to być tak przewidywalne, że ono broni, tak trudne psychicznie dla strzelców, którzy muszą bronić, więc kto wie, czy jakby nie doszło do sytuacji, że w tym meczu z Francją znowu będzie rzut karny, to Czesiu będzie się cieszył i cała reszta, bo Szczęsny znowu broni. A widziałeś na Facebooku? Wybieraliśmy zawodnika meczu. Szczęsny? Szczęsny? Szczęsny. Trzy różne emotki, ale wszyscy głosują na Szczęsnego. Jeden uśmiechnięty, drugi w euforii, trzeci trochę taki, wiesz, zamyślony. Mówię, ale... że taki skok adrenaliny, że aż się trząsł cały po bronie. Później oglądałem też taki króciutki filmik, jak rozmawiał ze swoją żoną, z rodziną, która tam oglądała, przyjaciółmi, ten mężczyzna aż się popłakał. No i to też takie trochę niespotykane, bo jego akurat w takich emocjach nigdy w życiu nie widziałem. Zawsze go miałem za takiego... No nie powiem, że prostaka, ale takiego bardzo prostolinijnego człowieka, który, wiesz, często nie myśli o innych form, żartuje sobie, nie patrzy na to, czy może mu komuś, wiesz, tym żartem zrobić krzywdę, zranić. Z drugiej strony, gdy ktoś go prosił o pomoc, jak choćby jakiś tam Albańczyk, pamiętam, nie Albańczyk, no z Gibraltaru ktoś tam, nie wiem, nieważne, po jakimś meczu eliminacyjnym chciał sobie zrobić zdjęcie, autograf od Lewandowskiego, to go zaprowadził do autobusu, lewy mu ten autograf dał, więc generalnie jest taki... No, że się go albo lubi, albo nie. Taka, nie wiem, taki znaczy Brytyjczyk. Jest to na pewno osobowość jakaś, wiesz, ma poczucie Brytyjczycy, wartości. Brytyjczycy lubią mieć wołowinę z miętą i on taki chyba właśnie jest. Taka wołowina z miętą. Dobra, to by było na tyle. Spotkamy się już po meczu z Argentyną. Francją.
sorry, z Francją. Widzisz, ja jeszcze ciągle o tym. Jak już będziemy się zbliżać do tego meczu, to zapraszamy Was do tego, by typować wynik pod grafiką, którą tam pewnie też przygotujemy. No i oczywiście pierwsza kolejka uzdrowiskowej Ligi Halowej. I wyobraźcie sobie, zawodnicy, którzy się tak do tego pieczołowicie przygotowywali, teraz wydzwaniają, żeby zmienić godziny rozegrania meczu, bo Polska gra z Francją. Oby to było warte. No. Ale gramy 14:45 w niedzielę, dwa razy 15 minut z przerwą. No tak. Zdążymy. Forever Team. Forever Football Team. Tak, przygotowane, ale mają dobry skład, naprawdę. Zawodnicy z Serie A, nie, z Ligi. Czwarta Liga, okręgówka. Tak, słuchajcie, no nic tylko oglądać i kibicować. A może zrobimy zakłady jeszcze, słuchaj, te bukmacherskie i będą ludzie obstawiać na to, jakimi wynikami zakończą się Wasze spotkania. I czy Sławek strzeli bramkę? O, to jest dobre pytanie. Próbujcie odpowiedzieć pod publikacją tego odcinka Zakatarzeni, czy Sławek strzeli bramkę w pierwszym meczu Ligi Uzdrowiskowej, Ligi Halowej. No, przeciwnika nie mają łatwego. Zobaczymy. Postaram się.